Mecz o honor, spotkanie o wszystko, czy też spotkanie o pierwsze miejsce w grupie. My jeszcze tego nie wiemy, wy zapewne już tak. Witam was serdecznie w symulacji spotkania Polska-Japonia. Jest ze mną Branko. Dzień dobry, witam ponownie. Mam nadzieję, że w końcu Polska wygra, bo coś na tych symulacjach tak ciężko to idzie. Bardzo długo. Ostatnio się chwaliłeś umiejętnościami języka hiszpańskiego. W ogóle myśmy się chwalili. Proszę bardzo, to jest japoński, Branko zaraz wyjedzie. A teraz jedziemy Konnichiwa. Z japońskim. Konnichiwa. Yasamoko sushi. Pa pa pa. Sakoma. Kopama taka, a to nie to. Powinno być nie na tej symulacji, cholera. Powiem ci szczerze, że wszystkich drużyn, którymi grałem, chyba Japonią będzie najgorzej. Znaczy w sensie, tak mi się grało. No nie! Rzut karny, Maciej Ryb nie wytrzymał po prostu. Zobaczył, że się krzywo na niego spojrzał Japoniec i od razu. Od razu. Tryb twój mu się włączył. Zobaczymy. Ja pierdolę. Ajajaj. Doskonale Shinji Kagawa, widać, że ma tą technikę. Nienawidzę karnych w tej FIFA. Jedni nienawidzą, drudzy kochają, a trzeci przy nich szlochają. Takie są zasady. To ja jestem tym pierwszym i trzecim. No właśnie, no, Japonia to jest królestwo wierszy epitafijnych, więc... No. Kawashima! Obronił piłkę. Nie, wiersze epitafijne to są takie, że niby wierzysz. Nie wiem, czy czytałeś kiedyś. Jakie wiersze? Jeszcze raz? Epitafijne. A, oczywiście, że wiem, ale możesz powiedzieć. One są związane chyba z... To są takie wiersze, co się pisze na pożegnanie z życiem. W sumie to jak bardzo Polacy nie wygrają, to mogą takie wiersze pisać. Maciej Rybus tym razem inaczej swoją złość wyraził. Hasebe, Honda. Ten Honda jakiś szybki. Szybszy niż wygląda, co nie? No nie. Zjeiski, coś takiego powiedział. A co się potem stało? Czy to koniec historii? Dobra. Pełna kontrola w obronie, jak zawsze. Historia skończyła się na tym, że on zrobił to SBC. Bo jak nie przygotowany na krótkie rozegranie, tak ja bym to perfidnie rozegrał. Ale nie tym razem, my friend. Oj! Szczęsny tutaj. Podanie do Milika plecami. Ale... Fona myślę, że wyeliminuje. Wiem, że to brzmi fantazyjnie, ale kto wie, jakie perfidne zachowanie Maiden Nagatomo! To jest zawodnik szaleniec. Mówi... Nagatomo. No, czerwona kartka. Nagatomo. Czaisz. Czaisz. Tak po śląsku, kurde. Teraz mąż karnego. Mom. Zaraz wolne. A nie masz. O jednak nie mam. Jak to się mówi? No nie musz. Możesz i nie... O kurde no. No skurczybyk no. A jednak strzelał. To było dla... A już myślałem... Ten. Z niewagi. Dezorientacji. Aklamacja. W sumie Japońcy to chyba mają niedobór wzrostu. Także mogę wrzucać. Akurat teraz przyszła mi taka bezmyślna myśl. W sensie nie, że głupia, nie, że jakaś taka, którą nie wypada na filmiku powiedzieć, tylko... No, bezmyślna myśl. Nowe określenie. Ludzie mogliby pomyśleć, że jeden tutaj z graczy jest po prostu... ma zaniżone IQ. Jeżeli już mówimy o tutaj nadmiarach i niedomiarach. To by weszło. Nie! Cholera! Panie jaj! Robert Lewandowski nie zachował zimnej krwi. Dawałby to szpaku. No. No, na pewno. A nie, akurat patrzyłem na rozkład komentatorów i... Ajajaj. Ja myślę, że trzeba tutaj zareagować. Shibasaki. Puszczę Shibasakiego. Nie no. Sławek. O, kapitana Tsubasę puszczam. Tsubasa na rezerwie. A ja Sławka.
Pewnie przeszła już muczkawka. Kapitan Tsubasa. Kapitan Masa? Robert Lewandowski. Jest szybszy od jakiegoś obrońcy. Ucieka nasz narodowiec. O chol... Ajajaj. Drogba... Ajajaj. Jakiś taki mało... Znaczy... Robert Lewandowski, kolejny gol dla Polski. Szacunek dla przeciwnika okazuje tym właśnie hołdem. No. Może zobaczmy to jeszcze raz. Branko, coś tam chciałeś powiedzieć? Tak mi się wydaje. Myślę, że chciałbym przeanalizować tą bramkę. Oczywiście możemy analizować, że tutaj ładnie rozprowadzili, że ktoś tutaj dograł ładnie piłkę, Zieliński bodajże, ładnie. Tak, wrzucił, że Lewandowski ma super skoczność, ale pamiętajmy, że Polacy grają przeciwko karłom, czyli zawodnikom, którzy mają 1,70 m najwyżej. No wszystko się zgadza, no. Podostrzyli. Oj, chyba się tutaj za tą zniewagę wkurzył, pan Inui. Że go wyzwali. Ale wiesz jakie... Honor Japończyka jest niepodważalny. No. W razie porażki cała jedenastka ma popełnić seppuku. No, a wszyscy wiemy co to puku puku. Se... U... Ba. Ku. Czekasz się mam wierzy? Ale... Czemu on nie zagrywa? Co się stało? Bo podszedłem murem, ale zbejtowałem. No ty wierzę. Ale to zniszczyłem. I nie możesz powtórzyć. To nie wierzę. A przypomniało mi się jak Japońcy kiedyś w bardzo oryginalny sposób O kurczę. Rzut właśnie wolny został wykonany przez Japońców. Kurde, no i nie! I tak wszyscy przeskakiwali. A nie, rzut rożny to był. Każdy przeskakiwał nad piłką. Chyba to byli Japońcy. Głupi tak strzelam po prostu. I teraz będę strzelał normalnie. Ajajaj, idealnie. Ojojojojojojoj. Aaaa! Dobrze. Ja! Jak widzimy, Inui. Moi są słabi, jak nie wiem. No, czego oczekujesz po zespole U170? Ajajajajaj. Zobaczmy to jeszcze raz. To jest koniec. No to jest koniec. To już jest koniec. W końcu Polska wygrała. Nie ma już nic. No, Polska wygrała. W końcu nas nie rozczarowała. Mam nadzieję. No w sumie taki wynik chyba Polakom by nie zaszkodził. Na Mistrzostwach na Świata, pewno. Więc oczywiście mogę powiedzieć, że mam nadzieję, że będzie właśnie taki wynik w tym spotkaniu. Mam nadzieję, że taki ten mecz w ogóle będzie o stawkę większą niż marchewka czy pietruszka. Ewentualnie gruszka. Dziękuję dzisiaj Brankowi za pomoc. Ja również, oczywiście nie mogę się doczekać naszych symulacji z fazy puarowej, bo przed nami jeszcze 4 symulacje, więc będzie to oglądać. Dokładnie, 4 symulacje, aż do finału. No i myślę, że to będzie tyle. Mecz mam o nadzieję, trzecie że... miejsce oczywiście. No, mecz o trzecie miejsce, zawsze w trąbkę. Mam nadzieję, że wam się podobała dzisiejsza symulacja. O, zobaczmy jaki tutaj ładny jest Michał Pazdan na obrazku, jak z wodogłowiem. Ale dobra już, nie przedłużając. Dziękuję wielkie za oglądanie. Do zobaczenia. Ja również. Cześć. Show up, it's still the same on me, even if I blow up. Love is what I do it for, love is what I'm rapping. Love is the main reason for how all this happened. Love for all my fans, love for all the shows. Got love for all my memories, no matter where I go.